Witam Cię widzu bardzo serdecznie w kolejnym krótkim newsie. Dzisiaj omówimy sobie wizytę streamera iShowSpeed w Polsce. iShowSpeed jest to youtuber znany z tego, że streamuje w różnych krajach i kontrowersyjnie zachowuje się przy swoich widzach. Aktualnie posiada on na YouTubie prawie 26 milionów subskrybentów. No dobrze, ale przejdźmy do tego, dlaczego znalazł się w Polsce. iShowSpeed przyleciał do Polski, aby nagrywać swój content oraz przejazdem do innych krajów. Z tego co wiemy, aktualnie spędził w Polsce tylko jeden dzień. Następnego dnia wyjechał do Szwecji. Co robił w Polsce, zapytacie? Odpowiem wam. Nie wiem, ale się domyślam. Z jakiegoś powodu spotkał się z Robertem Pasutem oraz Wojtkiem Golą. Razem pojechali pod Narodowy. Czy jest to nawiązanie do Fame MMA, które odbędzie się w najbliższym czasie? Czy Speed weźmie tam udział? Czy Speed będzie się z kimś bił? Dużo do gdybania, prawda? Zapraszam do oglądania. Na samym początku, gdy Speed przyjechał do Polski, powitała go rzesza fanów razem z Robertem Pasutem. Oraz wodą, mocny gaz. O co chodzi z tym mocnym gazem? Tutaj wrzucam wam fragment starego wideo, które jest dosyć popularne w Polsce i tłumaczy ono całą sytuację. Stop drinking that water, stop drinking that type of water, bro. No, this water is the best. Mocny gaz, hard gaz. Mocny gaz? What did you just mocny say? Gaz, mocny gaz. Mocny gaz? Mm-hmm. Bro, why do they got a water brand called Mocny gaz? Say it again? No. Co za tym idzie, w chęci odtworzenia tego mema, ludzie zaczęli dawać Speedowi wodę z napisem Mocny gaz. A on biegał po wszystkich i prosił o przeczytanie nazwy z butelki. Excuse me, ma'am. What is this called? Mocny gaz. What is this called? Gaz. No, that! Mocny. Mama! What is this called? Mocny gaz. What the fuck? Oczywiście Speed nie wiedział, czy ludzie robią sobie z niego żarty, więc podszedł do losowej pani i zapytał ją o to, czy to jest mocny gaz. No. What is this called? To pani pracowa. Jak się nazywa gaz? What is that called? Jak się nazywa woda? Mocny gaz. Pani mocny what, is... what is that called? Na dole, co jest napisane? Żywiec zdrowy. Ale na dole jeszcze, co jest napisane? Mocny gaz. Dla osób nie znających angielskiego, cały żart polega na wymowie. Mocny gaz po angielsku to... Mocny gaz. No właśnie. Potem Speed przeniósł się do restauracji, a w restauracji czekały na niego dzieci. No i oczywiście te dzieci, jak to dzieci, bardzo hałasowały i chciały się do tego Speeda dostać. Każdy chciał sobie z nim zrobić zdjęcie. Jednak wracając do trendów, co sprytniejsze dzieci zaprosiły go do zabawy. No i jedno z tych dzieci wyszło z inicjatywą popularnego trendu na TikToku w postaci kto pierwszy ruszy się, ten jest gejem. English? Whoever moves first is gay. Fuck Messi. WP! I love you. Speed niestety zbyt długo nie wytrzymał. Próbował przestraszyć dzieciaka, ale mu nie wyszło. Więc finalnie przegrał zabawę. Z racji tego, że Speed jest wielkim fanem Ronaldo i nienawidzi Messiego, jeden z dzieciaków wpadł na pomysł, aby powiedzieć, że Messi jest najlepszy. Zobaczcie reakcję Speeda. Naprawdę, w pierwszej chwili myślałem, że mu wyjebie. Ale jedyne o co zapytał to... Bro, what's the... How do I say fuck you in Polish? Pierdol się. Pierodeshi! Get the fuck out of here. Następnie wszyscy szczęśliwie jedli pierogi i zupę. Potem na Speeda pod Narodowym czekał Wojtek Gola z maluchem. Powiedział on, że kupił tego malucha, ponieważ nie mógł go wynająć, no i Speed ma się nim przejechać. Streamer bez problemu wsiadł do samochodu i próbował go odpalić. Oczywiście z tym bez problemu to był żart, dlatego że pamiętacie takie memy. Są w Stanach samochody ze skrzynią automatyczną i są z manualną. No i tych z manualną nie kradną. The second what? The second second what? Second gear. Yeah, yeah. Okay. So you must push the clutch. Aha. And no, go. This? No. Oh shit. Po wszystkim możemy zauważyć, jak Speed przyzwyczajony do pięknego Fiata 126P wsiadł
i driftował pod Narodowym. Panie, idź pan w chuj. Tak naprawdę prawie mu to wyszło i prawie wyglądało to jak Tokyo Drift. No ale po całej sytuacji Speed wybrał się z fanami na miasto. No i w tym tłumie fanów spotkał on gnoma. Gnoma z trendu TikTokowego. Zobaczcie sami. Round 1. Fight! Na końcu widzimy Cieszynkę niczym Cristiano Ronaldo po strzeleniu gola. Na samym końcu Speed wszedł na dach samochodu, którym jeździł i skakał po nim. A grupa fanów dopingowała go w tym, co robił. Czy byliście na jego live'ie? Czy chcieliście być w tej grupie ludzi? Czy chcielibyście kiedyś być na takim live'ie? Dajcie znać w komentarzu. No i oczywiście zostawcie subskrypcję. Pozdrawiam. Miłego dnia.